Ale się fajnie przytuliliśmy. A my już zaczęliśmy nawet, nie wiem, czy Państwo wiedzą. Pani Maju, bardzo się cieszę, że Panią widzę i nawet się zdziwiłem. Czy te imprezy takie właśnie modowe to jest to, gdzie Pani zawsze chętnie wychodzi? Niekoniecznie, ale nie mogłam odmówić takiemu zaproszeniu. Za chwilę mam premierę singla pod tytułem Skazana i pomyślałam sobie, że jak ktoś mnie zapyta, co tu robię, to będę mówić, że za chwilę mam premierę singla. Bardzo. Nie, ale całkiem poważnie, ja będąc dzieckiem marzyłam o tym, żeby być projektantką mody i oglądałam kiedyś namiętnie pokazy mody na Fashion TV. Teraz już tego nie robię, ale jest to zawsze bliskie mojemu sercu. Oglądanie pokazów, w ogóle jaranie się fajnymi ciuchami. I w ogóle cudownie, zawsze uwielbiam na Panią patrzeć, bo jest kolor, bo jest energia i power. Mam w rodzinie też moją ukochaną ciotkę Irkę, pozdrawiam, krawcową całej rodziny. W ogóle wyglądacie tak samo. Ja zapytam tak, bo mieliśmy ostatnio taką okładkę. Czy wiek dla Pani to tylko liczba? Wyłącznie, naprawdę. Myślę, że jestem dla niektórych kobiet nawet takim pozytywnym przykładem, że można nie pamiętać swojego PESEL-u. O, pewnie. I nie przejmować się nim, tylko robić to, co jest w zgodzie z nami, bo bardzo często jest tak, na pewno znacie w swoim otoczeniu, macie takie osoby, które są bardzo młode, a mają stare dusze i zachowują się bardzo poważnie. Jakby zbyt poważnie jak na swój wiek. I odwrotnie. Są osoby dojrzałe, które nie chcą się zestarzeć, nie chcą spoważnieć, robią cały czas głupoty, wygłupiają się, mają apetyt na życie. Są panie, które w wieku 70 paru lat uczą się jeździć na rolkach albo robią skok z bungee, albo fundują sobie na 80 urodziny skok ze spadochronem, więc to jest wszystko w głowie. A jakbyśmy mówili o Pani i o tych niespełnionych jeszcze marzeniach, na które jest kupa czasu, to co byśmy takiego mogli wymienić? Na co apetyt ma Majka Jeżowska? Ja niestety boję się takich ekstremalnych rzeczy. To jest nas dwójka. Z racji tej, że kręgosłup nie jest w najlepszym stanie, więc wszystkie takie szaleństwa, na przykład motoryzacyjne czy jakieś sportowe, są absolutnie poza moimi możliwościami, ale na pewno jakieś podróże dalekie, póki jeszcze można latać i jeszcze mogę wytrzymać w samolocie tak długo, chociaż ja spełniam te marzenia o podróżach dalekich. Byłam w Australii, w Nowej Zelandii, w Japonii, no nie byłam na Antarktydzie, nie byłam gdzieś tam bardzo daleko, nie byłam w RPA na przykład. Super. O, więc to są takie moje marzenia, żeby jeszcze być w takich miejscach, które za chwilę mogą być niedostępne. Czyli ekstremalne rzeczy zostawiamy na boku, ale są piękne. A propos pokazu mody, to jest teraz sobie. Nie, teraz sobie uświadomiłam, że to byłoby fajne marzenie do spełnienia, ponieważ moja synowa Zosia Kula Jeżowska, którą bardzo pozdrawiam, bo zostałam w tym roku babcią, tak. Która jest stylistką i również skończyła Międzynarodową Szkołę Projektowania Kostiumów. To jest moje marzenie, żeby razem z nią zrobić jakiś pokaz mody. Po prostu dwie jeżowskie, junior i senior. Jeszcze jest wnuczka, która może będzie na wybiegu w takim razie. Pomysł piękny, jakbym rzucił inny, The Voice Senior. Nie, ja nie lubię oceniać ludzi w taki sposób. Jakby każdy ocenia na swój użytek, tak? Siedzimy na kanapie, oglądamy jakiś program, mówi: ty patrz, ale ten źle zatańczył, ale fałszuje. To jest okej, bo nikt tego nie słucha, natomiast bycie jurorem takim, wiesz, który ma się tylko tym zajmować, ja wolę pisać piosenki, wolę śpiewać. Mój najnowszy singiel, przypomnę, nazywa się Skazana. Ja jestem skazana za taką niepoprawność troszkę, bo ja czasem mówię rzeczy, których może nie powinnam mówić na głos, ale no taka jestem. Ja lubię żyć w zgodzie ze sobą i gdybym miała oceniać kogoś, kto naprawdę nie powinien śpiewać, a śpiewa i znalazł się w programie, ja mam mu powiedzieć cudownie, życzę szczęścia. Nie wiem, czy bym potrafiła, po prostu nie lubię kłamać. Ale często mówi też Pani rzeczy ważne, bo Pani wspiera kobiety, zbiera Pani środowiska LGBT i pomyślałem, że przy tym pytaniu o The Voice Senior padnie inny argument na nie, że być może nie byłaby Pani zainteresowana współpracą po prostu z Telewizją Polską.
myślę, że telewizja nie jest już od dawna zainteresowana współpracą ze mną, ale również ja też nie oglądam TVP, nie śledzę tego, nawet nie wiem, co tam się teraz dzieje i nie zamierzam oglądać, póki nic się nie zmieni. To mam lepszy pomysł. Obejrzyjmy sobie klip do Skazanej, jak już będzie w internecie. Będzie za 2 tygodnie premiera. Będzie piękny, fashionowy troszkę teledysk. Zresztą z udziałem ciuchów jednej z firm, która dzisiaj ma pokaz, MMC. Uwielbiam fiolet, więc będzie dużo fioletu, będzie dużo różu, dużo niebieskości. Piosenka jest feministyczna i dedykuję piosenkę Skazaną wszystkim kobietom, które rozstały się z niedawno albo myślą o rozstaniu, a boją się podjąć takie decyzji. To jest piosenka, która wbrew tytułowi jest bardzo optymistyczna, bo pokazuje, że czasami lepiej być samemu, niż być skazanym na zimę, na obojętność, na odtrącenie. Więc ta samotność, czasem nawet ta jesienna chantra, myślę, jak przyjdzie, to ta piosenka będzie takim światełkiem na tą jesień. Naprawdę. I tym optymizmem zakończymy niespodziewane, a bardzo miłe i w przytuleniu spotkanie. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję.